Cześć, siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moim zdaniem może Wam się ta powtóreczka spodobać. Jak widzicie, mapa kopalnie na artyleriach 5. tieru amerykańskich. W plutonie z graczem MISIEK W-75. Z początku lag, chwila przyspania. Spróbuję przy montażu, nie wiem jak to jeszcze mi się uda zrobić. Gdzieś tutaj na ekranie jeszcze powtórkę od Miśka wrzucić. No i zobaczcie, co tutaj się stanie za chwilkę. Bitwa na 5 tierach. Przełączymy sobie na widok artyleryjski. Pierwszy strzał w M2 Lighta. Będzie próba w M2 Lighta. Skupienie. Strzał. Pocisk z nieba. Pierwszy frag za 39 dobity. Szału nie ma. T-67 tutaj walczy, gdzieś nie wiem czy zauważyliście, czy patrzyliście na minimapę, w tym momencie wjechał sobie od tej strony, jest możliwość dalej jazdy, nic się nie zmieniło. I co, 1 do 0. Na razie nic się nie dzieje, ja nie lubię pokazywać bitew na artylerii, ponieważ no, patrzenie tak z satelity, co się dzieje, to nie jest to, nie tędy droga w moim przypadku bynajmniej, no ale... Chcąc, wiecie, robić jakieś misje potem w późniejszym czasie, coś siłą rzeczy trzeba mieć jakieś tam artylerię. Teraz piękny strzał Miśka w ruchu dobity po jednym fragu na ten moment, 2 do 1 wygrywamy. Churchill trójeczka teraz. Niestety w skałę. Źle przycelowany pocisk, 2 do 2. 3 do 2 przegrywamy na ten moment. PZ1 C świeci ładnie z hila. I bija nam tutaj też te czołgi. Ogólnie... No, gra na artylerii moim zdaniem i tak jest specyficzna. Ciężko się odnaleźć dla niektórych. Ja nie umiem się na tych fartach odnaleźć zbytnio, jakoś nie wiem, nie lubię i tyle. Widzicie, zrobiło się 2 do 6, 3 do 6. Bitwa zaczyna wyglądać nieciekawie. Tutaj bardzo, bardzo dobra gra KW220. Wie chłopak co robi. 3 do 7. Na wodzie typ T-34, który oflankował całą, nikt tutaj nie pojechał, czy pojechali i zginęli, ciężko mi tutaj teraz Wam powiedzieć. Ginie nam kolejny czołg, 3 do 8. Jeszcze próba z szybkiego skupienia, no i tutaj nawet załogi nie ma, przyznaję się, bez bicia tej artylerii aż jakiejś takiej wybitnej, nawet chyba na 100% nie jest jeszcze zrobiona. Więc skupianie też troszkę to wygląda jak wygląda, próba jakiegoś blind shotu, jak się okazało, czołg przejechał. Widzicie, tutaj w ten sektor nie ma bicia, zostaje nam Hetzer. PZ1C, która Marasi tutaj przeszkadza temu KW220 jak może i no. 4 do 8 po jednym fragu na ten moment. Misiek nie trafia. Cały czas próbuję znaleźć jakikolwiek przestrzał na tą PZ-tę. W międzyczasie robi się 5 do 9, 5 do 10. PZ dobita. 6 do 10. I za chwilę sobie będziecie mogli zobaczyć, dlaczego tą powtórkę wybrałem. Ja tutaj osobiście, nic nie zrobiłem, ale wrzuciłem tą powtórkę tutaj i ją nagrywam, montuję, ze względu na to, że gra w plutonie popłaca i czasem nawet z bitwy przegranej można naprawdę fajnie wyciągnąć bitwę. Ale nie będziemy uprzedzać faktów, zostańcie i oglądajcie dalej. 6 do 11, 2 czołgi wyjeżdżają na KW220, S-35 C, a teraz szybkie przycelowanie, Misiek mierzy w sztuga, wiedziałem, że jak no trafię, to zdejmę tego S-35. Strzał, Misiek amurakuje z sztuga, ja kończę S-35, robi się 8 do 11, po 2 fragi. KW220 teraz tutaj walczy z OI, poradził sobie z nim bez problemu, też na koncie kolegi 2 fragi. Robi się 9 do 11. Teraz Misiek trafia w Churchilla za 143. Ja niestety nie trafiam. Zostaje tutaj nam, podjechał jeszcze T67 Churchill. Nie wiemy gdzie jest drugi Churchill. Teraz dobity Churchill przez KW220. Zostaje nam tutaj do zgwałcenia T67. Zostanie Churchill i 3 artylerie. 10 do 12 bitwa wyrównała się, można tak powiedzieć, jeszcze nie do końca. Mają chłopaki przewagę. Widzicie na ten moment 159 chyba punktów uszkodzeń, jak się nic nie zbugowało, ale chyba nie. Teraz T-61 walczy tutaj z KW-220. To ciężko to przeszczał jakiś znaleźć, zaś ucieknie. Znowu dostaje od KW-220 150 punktów HP. No KW-220 nie może za bardzo nigdzie podjechać, bo dostanie pociski z nieba. Niestety T-67 dobija nam KW-220. Zostajemy, przez chwilę zostaliśmy we dwóch na 5. Miśkowi udaje się zdjąć teraz T-67, no i od tego momentu zacznie się jakaś ciekawsza bitwa. 11 do 13, 2 artylerie na 3 artylerie oraz czołg ciężki, chyba na ogrysku. Z tego co tak, on jest na ogrysku, więc... Nic takiego szału nie ma. Jadę spotować delikatnie na razie, ponieważ stwierdziłem, że nie mam tu jakiejś wybitnej załogi, Misiek ma lepszą, niech on tutaj szczela, jakby spotował. Udaje się skończyć Churchilla 3 na 3, czyli po 3 fragi, 12 do 13 zostajemy sami na 3 artylerie, pierwsza nie trafia, druga nie trafia. Misiek, mówię, właśnie wyceluj przede mnie, bo walą marty we mnie, gdzieś tutaj są. PZ się zaświecił i uda się? Musi się udać, no tyle czasu chłopie masz, przyceluj i kończ. Kolejna arta, nie trafia we mnie, Misiek kończy na ślepo, no arta stała, więc bardzo piękny strzał, 4 do 3, 4 fragi na koncie Miśka, 3 na moim, 13 do 13, bitwa się jak widzicie wyrównała. Namiętnie arty mnie blindują. Teraz wam powiem, mówię, jadę na górkę, za chwilkę, tak. Debatowaliśmy z Miśkiem, co tutaj zrobić. No jak widziały te arty, że jadę tędy, więc mogły się tu przygotować. Mogły gdzieś się tu wycelować. No i jedziemy na górkę. Spotować dalej Miśkowi. Misiek z tamtej pozycji, gdzie stoi, na pewno ma przestrzał na górkę, więc nie ma żadnego problemu. Mamy jak poosłaniać. No i pokazuje się M37. Chłopaki mieli chyba podobny pomysł do nas. M37 nie trafia, ja też nie trafiam. Uciekam szybko, mówię, nie wiem gdzie jest ta jeszcze jedna artyleria. Ciężko tu Misiek ma jakokolwiek mi pomóc. Będę się z nią troszkę próbował pobawić. No, obawiałem się tej artylerii czy tego kierunku. Jakby trafiła, to mnie zdejmie, tak? Tutaj wahania, nie wiedziałem czy zdążę przeładować. Chyba bym nie zdążył, jak widzicie. No i pojawia się kolejna artyleria. Dość kuriozalna sytuacja. Dwie artylerie mnie w tym momencie będą... Przełączę na swobodną kamerę, bo teraz będzie po prostu zabójcza, rajd, ucieczka przed nimi, żeby nie trafiły. M37 nie trafia, Misiek nie trafia w M7. Też powiem wam szczerze, dużo szczęścia w tej bitwie. Mogło to zakończyć się inaczej. Zwłaszcza na przykład teraz, gdzie... M37 mogło troszeczkę z wyprzedzeniem przycelować, nie zdjąć. 4 do 3, 13 do 13, 5 minut bitwy do końca. I gdzieś tutaj właśnie wam będę chciał na ekranie zrobić jakąś, no nie wiem jak to przy montażu wyjdzie, bo jeszcze tego nie robiłem, rzut oka z ekranu Miśka, żebyście też to mogli sobie zobaczyć. Co się tam teraz na przykład działo, teraz też będzie dość ważny moment. M37 jedzie na Miśka, na mnie jedzie... Na mnie jedzie M7K. No i teraz tak, jak Misiek wygra z M37, bitwa wygrana, jak Misiek przegra, mogłoby być różnie. 4 fragi na koncie Miśka, 3 na moim koncie. Gdzie tam zabójczo chyba teraz próbuje uciekać. Tutaj nie chciałem zaryzykować strzału. Mogłem próbować tą artylerię, tak pokazała lekko ten boczek, tak, ale gdybym nie trafił, wyjechała, bo mogłaby mnie skończyć. M37 nie trafia w Miśka. Dobita. 5 fragów na koncie Miśka. 14-3. No i w tym momencie wam powiem szczerze, no nie wiem co kolega myślał, ale dalej namiętnie stoi. A ja namiętnie czekam, Misiek przeładuje, odda strzał. Bitwa się zakończy. Stoi kolega, zobaczcie sobie, na otwartym polu. Misiek ma bezproblemowy przestrzał na niego, nie wyjeżdża, nie próbuje nic robić, no sobie czeka. No to wyczekasz, za chwilę powrót do garażu. Strzał, dobity. 6 fragów na koncie Miśka, 3 na koncie moim. Widzicie, z damage'em u mnie na pewno strzału nie ma. Strzału nie ma, no ale spotowałem tutaj dla kolegi, więc jest jakiś szacun, musi być, nie? Żartuję, widzimy się na podsumowaniu. Moi drodzy, a podsumowanie wygląda następująco. Jesteśmy na podsumowaniu od Miśka, na moim nie ma co pokazywać. Misiek tutaj dostał bohatera armii, Top Guna oraz za zabicie 3 artylerii bodajże, to jest medal, chyba tak. 1121 punktów uszkodzeń na koncie Miśka, 6 fragów, ja tylko 174 punktów uszkodzeń, 3 fragi. Jeżeli chodzi o zarobek na minus, ale tu nie chodziło o to, żeby pokazywać kto tam co zrobił, tylko chodziło o grę w Plutonie. Zobaczcie sobie, bombowy Pluton artami, 9 fragów, niesamowity moim zdaniem wyciąg tej bitwy. Bitwa wyglądała na przegraną, udało się wygrać tą bitwę i bardzo się z tego cieszymy. Fajna bitwa wyszła. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jak wam się podobało i zapraszam do kolejnych odcinków. Widzimy się w następnym materiale. Cześć! It's a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on, leave the lights on.